Znajdujemy się w czeluści. Jest to gra Immortal Fenyx Rising. Przyjacielem kanału jest firma Gigabyte oraz marka Aurus, która robi sprzęt najwyższej jakości dla graczy. I kontynuuję dalszą przygodę. No to co? No to zaczynamy. Gra jest PlayStation 4 z konsoli. Oj kurczę. To idziemy. Jest to najnowsza gra, jeżeli chodzi o grę wydaną przez Ubisoft. Chodź tu. Trzeba się bujnąć teraz, bo jak potem tamte wyjdą mi. Żyje. Bo tylko nie spać. Teraz Feniks i ten. Idą już, kurde. Yeah.
Yes! O kurde! Ale się straszył. Został jeszcze jeden. Chodź, chodź. Spadnie. Jest. Otworzy się? Otworzy. Ciekawe co tutaj będzie trzeba zrobić. Chyba, że to już będzie koniec. Żeby tutaj tylko kurde wejść. Delikatnie. Pełne skupienie. O kurde. Teraz tu najważniejsze. Jest. Super. Mamy kolejny piorun. Tak przypuszczam. O, ale się ładuje. No, piorun z USA. Powiem wam, że wyzywająca była ta czeluść. Trochę wymagająca była. Trzeba było się o tego omęczyć. Przynajmniej mi. Trzeba było bardzo uważać, żeby albo tam na dół nie spaść, albo później tych dwóch takich alabosów. Trzeba było na tych Feniksów uważać i żeby i ci goście, żeby nie zarobić od mota, jak oni ładowali. Oj, dobra, idziemy teraz do tej Afrodyty, dać jej tą pianę. Ja na początku powiedziałem, że perła, to chodziło o pianę. O, wiecie co sobie zrobię? Życie troszkę podładuję, tak na 20. Jak nie mam butelek z życiem, to mi właśnie te graty dodają, część życia uzupełniają. Taki plus jest tego, że są te drzewa z granatami i można sobie je strącać. A jaki jest limit tych granatów, to nie wiem, bo nie sprawdzałem dokładnie.
Jest tutaj, tego nie wziąłem. Tu coś jeszcze jest na tym drzewie? Nie ma nic. No dobra, to kolejne drzewo atakujemy teraz. Nie spadło, myślałem, że spadnie. Jest. Kurczę. Sobie tutaj tak zrobię, bo... Dobra, gramy dalej. Gdzie są jeszcze te... tego? Nie. Bliżej podejdę. Jest. A gdzieś jeszcze jest. Tutaj gdzieś był jeszcze ten granatnik jeden. Albo mi się zdawało, bo tu tam lata jeszcze coś. A popatrzcie, ile tego tu rośnie. Dobra, 20 mi zostało, zostanie, idę oddać tu. Pijane. Nie w tą stronę. Trzeba zobaczyć. W tą stronę. Później poza nagraniem ja sobie wezmę i pozbieram tych granatów. Jest. Ciekawe co dostanę, błogosławieństwo objęcia Afrodyty. Ciekawe co ono daje, bo nawet nie wiem, to błogosławieństwo. Co to się stało? O, o, coś będzie. A, tutaj. Tyfon, tyfonik. Co to się kurczy? Dzieje. O kurde. Może ta Afrodyta mi pomoże. Trzeba zabić, kurde.
tutaj jest. Gdzie on jest? Trzeba to przetrwać. Wiem, że poluje. I tutaj do niej. On się od nowa zrespił. Znaczy tego, życie. Przetrwaj. No to przetrwam. Zobaczymy, co to z tego będzie w ogóle. O kurczę, on nas dystansowali dobrze. Kurczę. Kurczę, ciężko. Kurczę. Kurczę.
Jest! O kurde, ale ja się namęczyłem. Ale się udało, o kurde. Bałem się, że nie... Że nie skończę. Znaczy w sensie, że ja go nie przejdę, że mnie pokona. Chodź, Afrodytko. I couldn't possibly imagine why. Whenever anyone defies him, he sends one of his raids. And that raid delegates responsibility, as raids tend to do, to Shades. So the warrior that just appeared wasn't really Achilles? Goodness, no! The true Achilles is far more dashing. Oh, you're telling me. He's hiding in a lair nearby. Until he's defeated, his shades will reappear on this part of the island. Is there ever any good news? Well, the sea foam worked and I'm able to move my roots. One of them was actually blocking Achilles' leg. I can't help with the other three raids though, Heracles, Atalanta and Odysseus. Oh, you know what they say, bad things come in fours. No one says that. No one says that. Oh, so shit. What about the root blocking your essence? It's just that some people I care about have been turned into stone. So I'm quite keen to... No. No. For some reason that root is still firmly in place. Thank you for your concern. But what matters is I can start delivering apples. All the animals will be fed in no time. Let's get to it. Thank you kindly for all your help. Dawaj te jabłka, zrzucaj! Nie ma. O, jest ten. Hermes. Actually, wait. What about Aphrodite's tears? Didn't she cry at the death of Adonis? They'd be salty and powerful. You really know your stories, kid. Her tears just might work. If you put them directly on the root, blocking off her essence. Now, where did Typhon hide them? You should search the vaults of Tartarus nearby. There are three crystallized tears. All right, we have a plan then. Please hurry. Until Aphrodite is back to herself, who will I talk to about whatever this is that you're wearing? What's wrong with what I'm wearing? And he's gone. No, uciek! Kończono. Piękno rodzi się w bólu. Nowe zadanie. Prawdziwa pięta. A, zadania pokazują. Wielka szkoda. O, to przyjęto kilka zadań. Na tym sobie zakończymy. Dzisiaj będzie taki krótki odcinek. Zrobiłem to zadanie z pianą, żeby dostarczyć Afrodycie do końca. Byłem w czeluści Tataru. No i co? I kolejne zadania już będą w dalszej części gry. Dzięki za oglądanie. Jeżeli film się podobał, to zostaw subskrypcję, łapkę w górę dla zasięgu, dzwoneczek, ja się żegnam i hej!